Zupełnie nie spodziewałam się tego, że zacznie się wojna, że przeżyjemy coś takiego. Ale mam małe dziecko. Spanikowałam i nie wiedziałam, czy mam zostawać, czy uciekać. Syn nalegał, ale córka nie. Dopiero jak koło domu wysadzili skład ropy i nie zdążyła zejść do piwnicy, to wystraszyła się i zmieniła zdanie. Ja nie rozumiem tego, dlaczego to nam się przydarzyło. Swietłana i Oksana dołączyły kilka tygodni temu do naszego zespołu i dla każdego z nas tutaj w firmie jest to wyjątkowa znajomość. Cieszymy się, że są z nami i bardzo chciałam, żeby miały możliwość podzielenia się swoją historią. Dlatego teraz zapraszam Was na bardzo wzruszającą i emocjonalną rozmowę z dziewczynami. Do naszego zespołu Wedding Dream dołączyły ostatnio dwie nowe panie, panie z Ukrainy. Jest pani Ania, która jest z Białorusi, ale już jest z nami nieco dłużej. Pani Oksana, pani Swietłana, przyjechałyście do nas całkiem niedawno. Ciekawa jestem, czy jesteście teraz w takim momencie, że czujecie się w miarę bezpiecznie tutaj u nas w Polsce? Tak, czujemy się bezpiecznie. Nawet bardzo bezpiecznie. Ale za Wami są trudne momenty, na pewno takie chwile, które zostaną z Wami do końca życia i w ostatnim czasie przeżyłyście takie sytuacje, o których pewnie nawet nigdy nie pomyślałyście, że będą Was dotyczyć. Co w tej sytuacji było dla Was najtrudniejsze? Zupełnie nie spodziewałam się tego, że zacznie się wojna, że przeżyjemy coś takiego. Ale mam małe dziecko. Spanikowałam i nie wiedziałam, czy mam zostawać, czy uciekać. Pani synek ma ile lat? 8. Słyszeliśmy ciągle wycie syren, a mój synek też zaczął się bać i poprosił, żebyśmy coś w końcu zdecydowali. No i koniec końców zdecydowałam. Wzięłam na siebie odpowiedzialność, no, że kochasz Ukrainę, jesteś patriotką, ale dziecko jest ważniejsze. I pojechaliśmy do Warszawy. Który moment spowodował, że podjęła Pani tę decyzję? Czy to była jakaś konkretna sytuacja, czy po prostu ten strach o dziecko? Strach dziecka, bo zaczęła to przeżywać, bo kilka nocy spaliśmy w ubraniach. I w ogóle nie spałam, bo ten strach o to, żeby nie wystraszyć dziecka, kiedy zaczynała wyć syrena. Nie napugać ребенка, kiedy to zaczyna syrena. I rozumiem, że do naszego miasta jeszcze nie weszli. Ale dla bezpieczeństwa dziecka zdecydowałam, żeby wyjechać. A jak było u pani? Byłam przez tydzień w Żytomierzu, kiedy były bombardowania. Kiedy bombili Żytomir. Mam już dorosłe dzieci i to one przekonały mnie, żeby wyjechać. Doczka, da? Doczka i syn. Są pełnoletni. Syn ma 25 lat, a córka 21. Ale tutaj do Polski przyjechała pani tylko z córką. Z doczką tylko, da. Syn został. Tak, z córką. Syn został. I tam pomaga w obronie terytorialnej. To była dla Pani trudna decyzja, bo część rodziny została tam, a Pani z córką przyjechała tutaj do Polski. Zastanawiam się, w którym momencie też Pani podjęła tę decyzję, że wyjeżdżacie. Czy córka chciała wyjeżdżać? Nie, córka nie chciała do ostatniego. Nie, córka nie chciała wyjeżdżać do ostatniego momentu. Syn nalegał, ale córka nie. Dopiero jak koło domu wysadzili skład ropy i nie zdążyła zejść do piwnicy, to wystraszyła się i zmieniła zdanie. Zabrała rzeczy i przyjechała. I mówiła, że jak się kąpała w łazience i poczuła ten wybuch,
i pół kilometra od nich zbombardowana została szkoła. Mhm. I wtedy córka w ogóle nie chciała wyjeżdżać z Ukrainy, ale po tym wybuchu blisko domu zdecydowała, żeby wyjechać. My w centrum tam mieszkamy, w centrum, niedaleko znajduje się szkoła, która została zbombardowana. Czy składy ropy i bazy wojskowe, od tego się budziliśmy. I te nieftie bazy, i tak od utrom prosto cały dom się prosypali się tego, że zryw był i dom już trusi. Dla matki to musi być bardzo trudna sytuacja, żeby jedno dziecko ze sobą zabrać, a drugie zostawić, bo mężczyźni nie mogą opuścić kraju. Syn już jest dorosłym mężczyzną, więc nawet jakby pani chciała go zabrać, to nie było takiej szansy. Jak sobie pani radzi z tą rozłąką z nim? My rozmawiamy dwa razy dziennie, rano i wieczorem, kiedy tylko jest potrzeba. Ale syn zwyczajnie nie jest w stanie trzymać broni. Ma problem ze wzrokiem, nie widzi. По зрению у него не видит. Okay. Вот. Ну, uważam, że jak ja считаю, jesteśmy что мы tu здесь, teraz, как бы, то też im wspieramy i będziemy pomagać. Wiele osób zostało tam bez pracy i środków do życia i jest im bardzo ciężko. Будет очень тяжело. I mówiła, Оксана mówiła, że taką ciekawą rzecz, że wiele takich bardzo młodych osób, które mają 18 lat i wyżej, to nie rzucają ich tam na pole wojny, nie biorą te karabiny, tylko pomagają, obierają ziemniaki, są w kuchni, że jakby tą młodzież starają się oszczędzić. Trochę starsze osoby tą tam, ale ta młodzież jest jakby nie na pole walki. Mhm. Ta sytuacja, ten ogromny stres odbił się też na zdrowiu waszych najbliższych, prawda? Jakie tam pojawiły się problemy u pani w rodzinie? No, mama posмотрела niedzielę, наверное, telewizor. Na moją mamę bardzo źle wpłynęły te wszystkie informacje i nowości w pierwszym tygodniu. Zestresowała się tym wszystkim. Filmy odключены. To u niej stres był, insult. Dzięki naszym lekarzom, którzy nie odmówili pomocy, można było zadzwonić do kliniki, a konsultacje były bezpłatne. Medibor, ona płatna, no dawali bezpłatne konsultacje. Tak kardiolog mnie wszystko rozpraszał. I tak kardiolog o wszystko się mnie wypytał, co dzieje się z mamą, jaki jest jej stan. Po dokładnym przeprowadzeniu wywiadu i objawach wyszło, że to udar. On jeszcze zapisał k neurologu, została skierowana na leczenie. Dzięki lekarzom udało się przywrócić ją do zdrowia. Przed wyjazdem ja podawałam jej lekarstwa, a potem zajął się nią mój syn. No i teraz mama czuje się już dobrze. Ale mama została i syn się nie opiekuje? Mojej mamy nie można było przewozić. Nawet nie mogliśmy zabierać jej do piwnicy, gdy były syreny. Musiała cały czas leżeć. Ona nawet nie w podwalkę, gdy były syreny. Jej nie było transportować. Teraz dzięki Bogu jest już na nogach. У нас, ну, когда я лежала, в тем часе изменялось своё. По одной цене были, а с тыгодня на тыдень взрастали в том часе. На неделю купила, а надо было 2 недели прокалывать. То, конечно, цены поднялись за этот период. Война это абсолютно трудный момент для дорослых, а co dopiero для dzieci. Jak pani tłumaczy synkowi sytuację, która teraz ma miejsce? Ну, мой сын тоже не знал, что такое война. И когда она началась, нас пригласили на пройти как курс. И как то все начало, то мусяла пройти школение, приготовленное до службы войсковой. Потому что мне негде его оставить. Взяла сынка за собой, бо не имела его с кем оставить. Он это видел, как... Сынок видел. Показывали, что есть оружие, брон, как то, належи помогать, надо помогать, уделять как первой надо помощи. Первую помощь. И реакция моего сынка была така, что взял брон и я повидел, такую реакцию увидела ребенка, он берет оружие и говорит, я пойду. Я не понимаю, конечно, что произошло с нами. Dlaczego to nam się przydarzyło? No. Поэтому я вот опять же повторюсь, я поэтому решила, что dlatego między innymi zdecydowałam się, żeby wyjechać.
dobrze oczywiście swoje dzieci chronić, dać im spokojny, bezpieczny dom, jak najdalej od wojny. Tam pierwsze время плохо спала. Na początku bardzo słabo sypiał. Czasem trochę się uspokoił. Staram się też nie pokazywać mu żadnych wiadomości. Chociaż wiem, że w sieci może wszystko zobaczyć, tak. Ale przynajmniej nie widział, jak ja przeglądałam te wiadomości. A te niepotrzebne są, żeby je widział, bo po prostu są straszne. A jakie wy macie emocje, uczucia, kiedy widzicie w wiadomościach, co teraz dzieje się na Ukrainie? No, jak хочется плакать, конечно. Zwyczajnie chce się płakać. I начинаешь какая-то информация по городу проходит, то начинаешь маме звонить. Chcę dowiedzieć się, co u nich się dzieje. Przeżywają, конечно. Bardzo to przeżywam. Pani ma dorosłe dzieci, ale jak zareagował syn, kiedy dowiedział się, że pani z córką wyjeżdża do Polski? On chciałby do was dołączyć, czy... Czy on kategorycznie сказал, ну, пока такая ситуация. Jest taka sytuacja, jaka jest, to zdecydowanie nie. No, nie. Mój syn powiedział, że jest dorosłym mężczyzną i w momencie, jak jest takie niebezpieczeństwo, to on zostaje. Mam dużo takich znajomych, którzy zostali tam. Nawet są tacy, którzy byli za granicą i wrócili do Ukrainy. Kobiety z dziećmi odprawiali, a sami zostali w moim mieście. Z góry morskiej zostało z nasilenia większe. Do tej pory żyłyście w normalnym, bezpiecznym kraju. Tak. Nagle zaczyna się wojna. To jest szokująca informacja. Rozpoczynają się bombardowania, różne rzeczy, na które nikt nie był gotowy. Co człowiek czuje, kiedy nagle słyszy syreny i nagle musi się chować, uciekać? Co wy czułyście w tamtych chwilach, kiedy... Когда паника начинается, ты даже не знаешь, что хватать, куда бежать. Jak zaczyna się panika, to nawet nie wiesz, co ze sobą zabrać, gdzie uciekać. Masz pustkę w głowie. Biegać туда-сюда. Zaczynasz biegać w te i z powrotem. Właśnie Svetlana mówiła, że pierwsze dni, jak były te syreny, no to trzeba było się przyzwyczaić, ale później człowiek był na tyle zmęczony, wycieńczony, że w pewnym momencie bała się przygapić ze zmęczenia, bo się też chciała spać, cały czas czuwać. I ona się bała, żeby nie przygapić tych syren, nie zasnąć, tylko mieć możliwość się schronić w piwnicy z synkiem. A gdzie ty mi spać? A i tak dzieci nie kładły się spać, bo syreny też w nocy były na szczęście. W momencie, kiedy musiałyście uciekać, jakie były pierwsze rzeczy, które chwytałyście? Co musiałyście ze sobą mieć? Co było najważniejsze? Czy to w ogóle były przemyślane wybory, czy człowiek w tym momencie nie wie nic? No, dla mnie było ważne, żeby wszystko wziąć dla dziecka. Dla mnie najważniejsze było to, aby wziąć rzeczy dla syna. O sobie w ogóle nie myślałam. My w zasadzie od pierwszych dni byliśmy przygotowani. Mieliśmy niewiele rzeczy. Oczywiście mieliśmy spakowaną apteczkę, dwa plecaki i nic więcej. Chciałam jeszcze zapytać was teraz o to, jak wyglądała ta wasza droga z Ukrainy tutaj do Polski. Jak sobie poradziłyście? Kto wam w tym pomógł? Ile to trwało w ogóle? My przesiekali granicę z siostrą. Przekraczałam granicę z moją siostrą, która ma 13-letnią córkę i młodszego syna. Nam pomogli wolontariusze. Do granicy pomogli dojechać nam wolontariusze. A tam już szliśmy na piechotę. Szli i już... Kiedy przesiekli granicę, jak przekroczyliśmy granicę i byliśmy w Polsce, to było ciepłe powitanie. Już trochę odczułam taki wewnętrzny spokój. Уверенность стала какая-то, чуть-чуть успокоилась на душе, конечно. Вот и тут мы живем в семье. Нам они мешкамы с сынком у такой родины, где у нас бабушка бабця, там работала. Але не моя. Ну, не моя бабушка. Бабця сестры мужа. Сестры мужа. Получается, да, бабушка, и она... Бабця сестры мужа у них працювала, и właśnie ці господарі нас прийняли до себе. На время. Я такого не думала, что так будет тепло. Не припущала, що нас так тепло прийме. Тому що все, що треба, бо все, що нам потрібно, то в тим нам допомагає. Сразу же
Od razu pomogli zapisać syna do szkoły i podoba mu się. Nawet już koleguje się z polskimi dziećmi. I on już даже общается z dziećmi, z polskimi, już mnie przychodzi do domu. Kiedy wraca do domu, opowiada mi wszystko. Tę frazę tak trzeba mówić. Ale dziewczyny ze swojej strony bardzo są wdzięczne takim osobom obcym, ale równocześnie za się czują, bo chcieliby nie nadużywać tej gościnności i teraz szukają sobie jakiegoś lokum, bo podjęli pracę, czują się tutaj pewni, są szczęśliwi, że mają tą pracę i chcą na swoją, bo no nie chcą nadużywać gościnności i teraz w tej chwili najbardziej im to boli, bo chcą iść na swoje. Nie chcą być zależni i uważają, że no też zbyt dużo dla nich zrobili i oni chcą teraz w jakiś sposób się odwdzięczyć i stać na własne nogi. No tak, ja rozumiem, że mają taką motywację, żeby jak najszybciej być samowystarczalne, ale też trzeba dać sobie trochę czasu. Ta sytuacja jest tak nieprzewidywalna, nikt tego nie był w stanie przewidzieć. To wszystko jest tak zaskakujące i to wszystko tak nie mieści się w głowie, ale jednocześnie to też wywołuje w nas to, że my jesteśmy bardzo otwarci, jeżeli chodzi o tę pomoc. Więc każdy z nas też rozumie, że nawet jeżeli osoby, które do nas przyjeżdżają tutaj do Polski, podejmują pracę, są ambitne, mają super talent, potrafią być doskonałe w swojej pracy, to nikt w Polsce też nie przypuszcza, że w 5 minut one zaczną normalnie żyć. Trzeba dać sobie trochę czasu, trochę momentu, żeby tu się zadomowić, lepiej poczuć właśnie, że to jest taki wasz drugi dom teraz. Tak, tak. No właśnie. A powiedzcie mi o swoich planach. Czy wy myślicie, że jak wojna się skończy, oby też jak najszybciej, to wy już widzicie swoją przyszłość tutaj w Polsce? Będziecie chcieli ściągnąć swoją rodzinę, syna, mamę? Wie pani co, teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno czuję się w Polsce jak u siebie w domu. Też bardzo ciepła atmosfera jest tutaj, to jak nas przyjęto. Wolontariusze też pomogli przedostać się z Żytomierza do granicy, a tam już znajomy nas zabrał do tej rodziny, o której wspomniałam. Знакомый забрал и получается я попала в семью пани Мажена и пан Мешкаме у пани Мажены и пана Давида. Bardzo dobrze się u nich czujemy. Na początku było nas 6 osób. Ale niektórzy już wyjechali, bo znaleźli pracę w innych miastach. Ja akurat tutaj w Warszawie. No i przyznaję, bardzo w kolektywie. Czyli tutaj czujecie się dobrze, tak? Dziewczyny, dobry zespół macie. Tak. Pani tak naprawdę była pierwszą osobą, która się z dziewczynami spotykała. Czy pani widzi jakąś różnicę teraz, jak już popracowały u nas trochę w tym, w nich samych? Bo wiem, że jak przyszły, to takie były cichutkie. Nie chciały za dużo mówić. Jak pani je wtedy czuła? Znaczy, poszliśmy na rozmowę i ja musiałam tłumaczyć. No i jak zobaczyłam Świetlanę, no to ja miałam tylko ochotę ją przytulić. Ja się powstrzymywałam, żeby ją nie przytulić i później z Sylwią no mówimy, że ta dziewczyna, no widać po niej, że dużo przeszła, dużo przeżyła. No i no, ciężko było na nich patrzeć. Aksana tak samo, ale staraliśmy się w pracy jak najmniej zaczepiać ten temat. Chcieliśmy dać im czas, żeby oni się oswoili, zobaczyli, że tu jest normalna, ciepła atmosfera. Staraliśmy się mówić o normalnych rzeczach, dużo żartować. No i teraz widzimy, że no to przynosi jakieś tam rezultaty. Dziewczyny zaczynają się rozkręcać, uśmiechać się, sami zaczynają żartować. No i widać, że dobrze się czują tutaj z nami. Wiem, że mówiła pani o tym, że z dnia na dzień one się coraz bardziej otwierały, zmieniały. Tak. Czyli co? Dobre jesteście dziewczyny. Zaopiekowałyście się. Jakoś tak dopasowaliśmy się w tej pracy, bo są ciepłe, normalne, zdolne, pracowite, skromne. Tylko sobie życzyć takiego zespołu. Jeżeli chodzi o pracę, to też czujecie się dosyć pewnie, bo tym zajmowałyście się na Ukrainie, prawda? Macie ogromne doświadczenie w szyciu. No, na pewno da. Tak, z pewnością. Chociaż na początku byłam ekonomistką. Była ekonomista. A potem wrócę. Ale powróciłam do tego, w czym pierwotnie się specjalizuję, czyli do szycia.
Pani też, nie? Dużo szyła. Da, ja jak tylko wyuczyłam. Tak, już 30 lat mija, odkąd nauczyłam się szyć. Da. Jeździłam już do Jeździłam z Żytomierza do Kijowa 3,5 roku do pracowni. Przez ostatni rok pracowałam w salonie sukien ślubnych w Żytomierzu. Konstruktorem. I 15 lat przepracowałam też 15 lat przy wyszywance. Narodnej. To tak niemnogo jeszcze z wyszywkę. Czego wam teraz najbardziej potrzeba? Знаете, я вот сперва, как приехала, мы, конечно, с первого дня сразу стали искать работу. Zaczęłam szukać pracy. Вот работа отвлекла. Praca odwróciła nieco uwagę od tych wydarzeń. Легче намного стало. I dzięki temu, że mamy pracę, to też po części czujemy namiastkę dawnego życia. Частично уже к прежней жизни. Teraz takim drugim moim życzeniem jest, aby znaleźć mieszkanie. Codziennie szukam czegoś, ale jest bardzo ciężko. Oczywiście nikt mnie nie wygania, ale mimo wszystko trzeba znaleźć coś dla siebie. Doprowadzić życie jakoś do porządku, polepszyć stan rzeczy. Czego trzeba? Ja też chciałabym znaleźć mieszkanie. Moi gospodarze oczywiście dali mi czas, abym zdążyła znaleźć sobie pracę i zaczęła zarabiać. Bardzo dziękujemy za pomoc, ale trzeba jakby też żyć dalej. I trzeba znać cześć, jakby żyć dalej. Chciałabym wynająć mieszkanie, a nie pokój, ponieważ nie każdy chce, aby obok w pokoju mieszkało dziecko. Będziemy szukać mieszkania w miarę blisko, aby mój syn mógł sam chodzić do szkoły, bo teraz muszę go na 7 odwozić do szkoły i odbieram go wieczorem. A tak pewnie chodziłby sam. Wyświetlana mówi, że chciałaby tu się osiedlić. Bardzo dobrze się tu czuje i jak już znajdzie mieszkanie, chciałaby ściągnąć mamę. No właśnie, chyba taka bliskość rodziny to jest to, czego teraz trochę brakuje, prawda? Tak, co prawda mamy kontakt codziennie po kilka razy, ale wiem, że to nie jest to samo, co bycie obok. Nie można się uściskać, czy podzielić tak samo wszystkim, bo przez telefon jest inaczej. Jak skończy się wojna, miejmy nadzieję, że to wydarzy się jak najszybciej, to czy wy zostaniecie już w Polsce, czy raczej spakujecie się i wrócicie do Ukrainy? No tak, ja oczywiście chciałabym spakować się i pojechać do Ukrainy. Ale myślę, że najprawdopodobniej będę musiała jeszcze zostać w Polsce, że tak szybko od razu nie będzie można pojechać. Słuchajcie, ja bardzo się cieszę tak naprawdę, że mamy was w zespole, bo oprócz tego, że jesteście po prostu super kobietami, to jesteście też super w swoim fachu, jesteście dla nas absolutnie bardzo wartościowymi osobami w zespole. Mam ogromną nadzieję, że wojna skończy się jak najszybciej i liczę też na to, że Polska na zawsze pozostanie już waszym drugim domem. Dziękuję. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.